Lubię konwencję kabaretową stand-upu i konwencja stand-upowa jest, moim zdaniem, pochodzi tak naprawdę wcale nie ze Stanów Zjednoczonych, tylko pochodzi z Wersalu. Dlatego, że to w Wersalu po raz pierwszy mamy do czynienia z ludźmi, których kazano, że mieć właśnie ten taki esprit vite, szybką odpowiedź, szybką ripostę, ciętą ripostę, szybko się orientować w rzeczywistości, zaskakiwać pomysłowością, jakimiś porównaniami i tak dalej. Więc stand-up comedy jest popularny, on jest we wszystkich krajach zachodnich i nie tylko, bo w Rosji też na przykład i nie wiem, jak jest w Japonii akurat z tym. Musiałbym teraz szukać, pewnie też. No i jest to taki pomnik ludzkiej pomysłowości. One potrafią być naprawdę fajne i mimo, że straszny komuch, to podobał mi się Carlin, ale znacznie bardziej Seinfeld, bo mniej polityczny. No jest to bardzo, bardzo ciekawa koncepcja. I moim zdaniem ona wywodzi się przede wszystkim z Wersalu, bo tu ona ma na celu przede wszystkim pokazać gibkość umysłową, prawda? I szybkość. Przecież trzeba de facto odegrać scenki samym sobą i tak dalej. Także tak, jest to bardzo, bardzo twórcze, znacznie bardziej niż tak zwane polskie kabarety, które tak naprawdę nie są kabaretami, tylko skeczami. I one. Nie jest tak, że uważam, że to nie jest. Uważam, że przeciętny stand-up w Polsce jest trochę lepszy niż przeciętny kabaret, czyli sketch. Nie mam takiego. Uważam, że Abelard Giza, krytykując polskie kabarety, zwłaszcza pod Wydrwij groszem, którego osobiście zawsze zwalczę go, no trochę przesadzą, no bo te kabarety, czyli te skecze, też to jest ciekawe rzecz, no bo kabarety to są dziewczyny, które podnoszą nóżki, prawda? To jest kabaret, więc to jest nieprawidłowo nazwane. Tak samo jak u nas jest żandarmeria, nie jest żandarmerią, nazywa się żandarmeria, to jest military police, a nie żadna żandarmeria. Żandarmeria to są karabinieri na przykład. Wojsko kształcone na ten, na policja kształcona na wojskowy sposób. I jednocześnie armia rezerwowa de facto. To jest, no mamy taki bałagan pojęciowy i troszkę może dlatego te kabarety, czyli te skecze są takie dosyć rozlazłe, tak? No a stand-up się raczej próbuje trzymać swojej formy i rzeczywiście jest chyba na trochę wyższym poziomie, ale i tak wolę oglądać kabaret Moralnego Niepokoju niż Paczesia na przykład.